początkiem roku pasażerów komunikacji miejskiej w Zawierciu czekają zmiany. ZKM Zawiercie modyfikuje bowiem rozkład jazdy. Zmiany spowodowane są określeniem zakresu pracy przewozowej, o których decydują burmistrzowie miast i prezydenci. Duża zmiana, która weszła w życie 8 stycznia, polega na tym, że linia numer 1 przestała mieć charakter linii ekspresowej i stała się normalną linią komunikującą Zawiercie z Siewierzem. Dodatkowo linia ta w Siewierzu będzie jeździła do Leśniak, 6-krotnie i 2-krotnie do Sulikowa. Także mieszkańcy tak Sulikowa, jak i Żelisławic będą mogli bezpośrednio dostać się do Zawiercia linią numer 1. Niestety nie będzie ona już linią ekspresową, czyli będzie się zatrzymywała na wszystkich przystankach na trasie. Związane to jest z faktem, że utworzona linia ekspresowa w sierpniu 2017 roku nie obroniła się ekonomicznie. Wpływy z biletów nie były wystarczające dla jej dalszego funkcjonowania, natomiast gminy nie były zainteresowane dodatkowym dofinansowaniem tejże linii. Ostatnie pół roku pokazało, że linia bezpośrednia z Zawiercia do Siewierza jest bardzo potrzebna. Ponieważ wiele dzieci z Siewierza uczy się w Zawierciu, również pracownicy korzystają z przejazdów, postanowiliśmy, że kosztem pewnych połączeń, które kończyły się w Porębie, udało nam się wygospodarować linię komunikującą Siewierz. Myślę, że to rozwiązanie powinno zdać egzamin, zwłaszcza w kontekście dalej planowanych zmian, gdzie będziemy chcieli zagęścić sieć połączeń po Zawierciu. Przymierzamy się do linii komunikującej Kądzielów przez szpital z dworcem, ponieważ i Żabkami takie potrzeby były zgłaszane przez mieszkańców Zawiercia. Natomiast w tej chwili jesteśmy w trakcie rozmów z panem burmistrzem Łas. Być może uda się tę linię przedłużyć aż do Kuźnicy oraz Ciągowic, ale to są dopiero wstępne plany, wstępne rozmowy. Dopiero ustalenie warunków ekonomicznych akceptowalnych przez obie strony pozwoliłoby taką linię stworzyć. W krótkim czasie ZKM planuje zwiększenie zakresu usług w strefie aktywności gospodarczej. Nie udało nam się uruchomić linii aż do, Parku Technologicznego i Strefy Aktywności Gospodarczej oraz hotelu Villa Verde w sierpniu, w chwili wprowadzania nowego rozkładu jazdy. Niemniej obecnie organizator przygotowuje się do usytuowania przystanków w tamtym miejscu i prawdopodobnie od końca stycznia, czyli od momentu, kiedy jedna z dużych firm uruchamia swoją produkcję, będziemy mogli już dowozić pracowników do tychże nowych hal. Dokupiono również 4. autobus. Możemy nieskromnie powiedzieć, że 20% floty w zeszłym roku zostało odnowionej. Bardzo nas to cieszy. Słyszymy pozytywne opinie o jakości świadczonych przez nas usług. Mam nadzieję, że w tym kierunku będziemy się nadal przemieszczać. Od 1 stycznia weszła w życie również nowa ulga. Osoby od 70 roku życia jeżdżą autobusami całkowicie za darmo po 6 gminach. Od Siewierza przez Porębę, Włodowice, Ogrodzieniec i całe miasto Zawiercie, wliczając to Skarżyce, Morsko, Bzów i wszystkie inne ościenne dzielnice, zapraszam do jeżdżenia bezpłatnie. Ceny biletów do Siewierza natomiast nie ulegają zmianie.